Obiecywał, że będzie dobrze, ale w to wierzę, że w końcu będzie drugi mecz rzędu i na poziomie jakiś, a nie właśnie raz tak, raz tak. Markusz, taka nietypowa godzina do grania. To dobrze dla was, czy źle? Dobrze, niedobrze i tak musimy zagrać i musimy się nastawiać dobrze do tego. Myślę, że nie ma znaczenia godzina, musimy po prostu wyjść i zagrać swoją. Mistrzem Polski. Nie trzeba nikogo mobilizować, bez względu na to, czy Piast teraz jest w trochę innej sytuacji kadrowej, czy nie. To jest dalej aktualny mistrz Polski. Duży szacunek i my jesteśmy naprawdę mega skarżeni jako zespół. Cześć Michał, jak tam? No czuję się coraz lepiej. Powoli będę wracał do indywidualnych treningów. Mam nadzieję, że mój powrót to jest kwestia krótkiego czasu, kilku tygodni. Piasta. Nie wiem, jak ta sytuacja ze spalonym, czy tam rzeczywiście był, czy jest jakiś nowy, czy stary przepis, ale fajnie, że ta bramka została anulowana i fajnie, zaczynamy drugą połowę na 0-0 i obyśmy chcieli więcej o jedną bramkę więcej Piasta. Thank you.
Prawda, szkoda, że nie wygraliśmy, no ale mnie jako obrońcę cieszy, że wiesz, na zero z tyłu nie straciliśmy. Więc to jest dobry fundament. To jest wciąż mistrz Polski, więc myślę, że musimy szanować każdy punkt. Dzięki.